Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia 26 lipca. Święty Joachim i Święta Anna, rodzice Najświętszej Marii Panny. Wspomnienie obowiązkowe. Czyta Iwonna Teresa. Święty Joachim. Ewangelie milczą zupełnie na temat rodziców Najświętszej Marii Panny. Ich imiona są znane jedynie z apokryfów Ewangelii Jakuba, napisanej około roku 150, a także z Ewangelii Pseudo-Mateusza z wieku VI oraz z Księgi Narodzenia Maryi z wieku VIII. Słusznie nie dowierzamy apokryfom, ale w najstarszych z nich mogą znajdować się okruchy prawdy przekazane tradycją. Dlatego pewne informacje mogą być prawdziwe. Według więc wspomnianych apokryfów święty Joachim miał pochodzić z zamożnej i znakomitej rodziny. Już samo jego imię miało być prorocze. Oznacza tyle, co przygotowanie Panu. Święty miał pochodzić z Galilei. Kiedy Joachim na próżno do późnej starości oczekiwał dziecka, miał się udać na pustkowie i tam przez 40 dni postem i modlitwą błagać Boga o miłosierdzie. Wtedy zjawił mu się anioł i zwiastował, że modły jego zostały wysłuchane, gdyż małżonka jego Anna da mu dziecię, które będzie radością ziemi. Tak się stało. Po narodzeniu córki dano jej dnia 15 po narodzeniu według zwyczaju imię Miriam, Maria. W rocznicę urodzin dziecka urządzono wielką rodzinną uroczystość. Kiedy Maria była jeszcze dzieckiem, Joachim miał pożegnać ziemię. Święta Anna. Święta Anna jest o wiele bardziej znana w Kościele i popularna wśród wiernych niż jej małżonek święty Joachim. Świadczy o tym nawet liczba osób noszących jej imię. Imię Anny jako matki Marii podają przekazane tradycją wspomniane przy świętym Joachimie apokryfy. Hebrajskie imię Anna w języku polskim znaczy tyle, co łaska. Jej dom rodzinny miał znajdować się w Betlejem. Miała począć Marię w późnym wieku. Kiedy dziecię miało 3 lata, rodzice oddali je do świątyni, gdzie wychowywała się Maria wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, pobożnym śpiewem, studiowaniem Pisma Świętego i haftowaniem szat kapłańskich. Święta Anna, podobnie jak święty Joachim, mieli rozstać się z Marią na zawsze, kiedy ta była jeszcze dzieckiem. Święta Anna doznawała jako matka Najświętszej Maryi Panny czci szczególnej, tak na wschodzie, jak i na zachodzie. Na skalę o wiele szerszą niż święty Joachim. I tak jest po dzień dzisiejszy. Kochani, teraz chciałabym wam przeczytać o cudownym sanktuarium, może mało znanym w obecnych czasach, ale nie mniej pięknym, o którym opowiadał nam ksiądz Ryszard Zalewski w czasie naszego pobytu właśnie w Prostyni, kiedy tam pojechałam ze swoimi przyjaciółkami. Posłuchajcie. Historia sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i Świętej Anny w Prostyni. Według relacji księdza Ryszarda Zalewskiego, obecnego kustosza. Historia objawień. Historia sanktuarium zaczyna się na początku XVI wieku. Pierwszy kościół wybudowany w Prostyni ma datę budowy 1344 rok. Według najstarszej tradycji z tego pierwszego kościoła zachował się krucyfiks wiszący obecnie w kościele w lewej nawie na ścianie.
Współczesne badania wykazały, że krucyfiks faktycznie pochodzi z XIV wieku. Historia sanktuarium rozpoczyna się 27 maja 1510 roku, w poniedziałek. Było to pierwsze objawienie się świętej Anny. Ale już wcześniej przybyła do świątyni statua świętej Trójcy, tak zwany tron łaski. W owym czasie na tych terenach było niewielu mieszkańców. Mieszkali oni w rozlewiskach Bugu. Ziemi ornej było bardzo mało, więc ci nieliczni mieszkańcy zajmowali się przede wszystkim hodowlą małych zwierząt gospodarczych. Było to po wiosennym wylewie Bugu. Mieszkańcy usłyszeli przeraźliwe beczenie kóz, jakby kto je żywcem ze skóry obdzierał. Pobiegli na to miejsce i zobaczyli niesamowity widok. Kozy stojące nad kałużą, patrzące w nią i przeraźliwie beczące. Gdy podeszli bliżej, ujrzeli na dnie kałuży statuę Trójcy Przenajświętszej. Wydobyli ją z wody, obmyli i przenieśli do znajdującego się 400 metrów dalej małego pobliskiego kościoła leżącego na wysokim brzegu. Po przeprowadzonych obecnie badaniach okazało się, że statua pochodzi z warsztatu mistrza Witta Stwosza i że są takie dwie niemalże identyczne statuły. Pierwsza w Prostyni. Druga znajduje się na Wawelu w kaplicy świętokrzyskiej w katedrze, gdzie jest pochowany król polski Kazimierz Jagiellończyk i jego żona Elżbieta. Ale to nie koniec tej historii. Otóż dnia 27 maja 1510 roku w poniedziałek po uroczystości Trójcy Świętej Małgorzata, żona Błażeja, jak zapisano w kronikach, idzie do kościoła i widzi wychodzącą do niej naprzeciw kobietę w bieli. Bardzo się jej przestraszyła, bo w tamtych czasach wierzono, że kobieta w bieli to śmierć. Chciała uciekać, ale nie dała rady i słyszy głos. Nie bój się, Małgorzato, jestem święta Anna, nie jestem śmiercią. Idź do dziedzica Prostyńskiego i powiedz mu, żeby na wzgórzu za wsią zbudował kościół godny tej statui. Kościół, w którym do tej pory się znajdowała statua, był bardzo niewielki, a Prostynia była ukierunkowana tylko w stronę Małkini. Małgorzata nie dowierzała swoim oczom i uszom, więc święta Anna mówi: na znak, że to ja jestem święta Anna, zostawiam ci cztery wianki z ziół, w których jest zaklęta moc Boża. Trzy z tych wianków były bardzo mocno związane z sobą w cudowny sposób na cześć Trójcy Świętej, a czwarty wianek był połączony z tymi trzema przez trawę, źdźbło trawy. I święta Anna mówi właśnie, że te wianki z ziół mają cudowną moc. Kto się tych wianków z wiarą dotknie, będzie uzdrowiony z każdej choroby. Widzenie znikło. Małgorzata bała się tych wianków dotknąć i nic nikomu nie mówiła, bojąc się ośmieszenia. Nie wytrzymała jednak i zwierzyła się w końcu swojej zaufanej sąsiadce. Ta powiedziała to następne i tak pocztą pantoflową wieść rozeszła się po całej okolicy. Minęły dwa miesiące. Wianki, wisząc na płocie, zeschły i wiatr je potargał, ale ludzie bali się do nich zbliżyć. W miejscowości Kiełcze, 2 kilometry od Prostyni, mieszkała pewna kobieta. Miała ona 6-letniego, niewidomego od urodzenia syna. Ona uwierzyła przesłaniu słowom świętej Anny i postanowiła dotknąć tymi wiankami synka. Będziemy się modlili przez całą drogę na różańcu, prosząc o cud uzdrowienia. I ja dotknę cię tymi wiankami, powiedziała do synka. I tak zrobiła. Dziecko odzyskało wzrok.
Cud stał się głośny na całą okolicę. Był to pierwszy cud w parafii. Bardzo szybko rozeszła się sława tego miejsca. Dziedzic prostyński zbudował na wskazanym przez świętą Annę miejscu kościół, do którego przeniesiono statuę. Zaczęły przybywać liczne pielgrzymki. Dziedzic prostyni, chcąc zachować pozostałe resztki z trzech wianków świętej Anny na cześć Trójcy Świętej i czwartego na cześć samej świętej Anny, zrobił ze srebrnej blachy koronę, do środka której włożono resztki wyschłych wianków. Współczesne badania korony wykazały, że faktycznie znajdują się w niej resztki ziół. W czasie dwóch uroczystości na święto Trójcy Świętej w ostatnią niedzielę lipca, na którą został przeniesiony odpust świętej Anny, wierni są w uroczystym obrzędzie koronowani tą koroną. Po raz drugi święta Anna ukazała się w 50 lat po pierwszym objawieniu mężczyźnie z pobliskiej miejscowości Złotki. Miał on załadowany, zaprzężony w woły wóz, którym miał jechać na swoje pole. Podchodzi do niego niewiasta w stroju zakonnym i mówi: zawieź mnie do prostyni. Chłop nie miał wcale na to ochoty. Nie było drogi, wszędzie były rozlewiska, bo Bóg zmienił koryto. 2 kilometry rozlewisk, do prostyni okrężną drogą 12 kilometrów. Niewiasta jednak na nic nie zważa, siada na wóz, a chłop chce skręcić już na tą okrężną drogę, ale woły ruszają z miejsca niczym rumaki, prosto przed siebie, przez rozlewiska. W 5 minut są na miejscu. Święta Anna schodzi z wozu, a chłop wybałusza oczy. Jej strój się zmienia w zieloną suknię, biały welon i czerwony płaszcz. I daje się chłopu poznać jako święta Anna. Chłop wraca do domu drogą poprzednio przebytą, która do dzisiaj już jest gdzieś wyasfaltowana, nosi nazwę drogi świętej Anny. Była to jedyna grobla, która mogła stać się drogą. Tyle z historii sanktuarium. Chciałam jeszcze dodać, że właśnie w sanktuarium w Prostyni brali ślub rodzice naszego prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. On sam też bardzo lubił przyjeżdżać do tego sanktuarium. Kazał się zamykać na klucz i przebywał tam w samotności, na kontemplacji, rozmyślaniu, wyciszeniu się, modlitwie. Pomódlmy się do świętej Anny o potrzebne nam łaski. Święta Anno, wielka jest cześć, jakiej doznajesz w niebie i na ziemi. Trójca Przenajświętsza miłuje Cię jako Matkę Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela. Ludzie wzywają Ciebie jako potężną orędowniczkę u Boga, bo przez Twoje wstawiennictwo sprawiedliwi spodziewają się pomnożenia łaski, a pokutujący grzesznicy odpuszczenia grzechów. Proszę Cię przez miłość, jaką miałaś tu na ziemi do Jezusa i Jego Matki, abym wsparty modlitwą i zasługami Twoimi bezpiecznie doszedł do szczęścia wiecznego. Amen. W kapliczce świętej Anny, wybudowanej na pamiątkę jej objawienia, istnieje napis: Święta Anno, uproś wnuka, niech ma każdy, czego szuka. Święty Joachimie, Ojcze Najświętszej Maryi Panny i Dziadku samego Pana Jezusa, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy w tej modlitwie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.